Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od wyjazdu znowu do Bośni, jedziemy na kolejną wycieczkę. Nie wiemy gdzie. Mówi się, znajomymi spotkamy się w okolicy Meczugorii i będziemy planować gdzie dalej. Także co wyjdzie, to zobaczymy. Jedziemy, bo żona chciała kupić sobie taką przywieszkę do samochodu Kodiego, czy jak to się nazywa, nie wiem, nie mam pojęcia. Aż mamy do Bośni raptem 60 km, także dla nas to nie problem. Z tym, że zobaczcie jak są korki. To już jest korek o połowę krótszy. Tak się stoi na granicy wjazd do Bośni autostradą. Przedtem ostatnio jechaliśmy. Jechaliśmy inną drogą, nie autostradą, wracaliśmy autostradą. I nie było korków na granicy, płynnie poszło, a tutaj teraz jednak lipa. Fajnie się jedzie autostradą, bo w miarę szybko, ale no na granicy trzeba swoje ostać, także bez sensu w sumie jechanie jest. Mogliśmy od razu jechać bokiem. Ale teraz postoimy i zobaczymy. A co dzisiaj będziemy zwiedzać? Też nie wiem. Wszystko przed nami niespodzianka. I tym razem już nie odpuścimy. Wjeżdżamy, zjedzimy sobie ten... Tu jest wieża jakaś. Nie wiem dokładnie co to jest. Jest, wiem, że dzwonnica jest i jest jakaś wieża. I tam trzeba się wbić. Szukamy parkingu i się wbijamy. No i tam się trzeba wbić jakoś na górę. Zobaczymy, tu mamy meczet. Można! Tu mamy meczet. I tam jest ten szczyt. Tam trzeba wejść. Także będzie wyczyn. Albo sobie zjemy coś. Albo teraz może zjemy. Zobaczymy. Idziemy na górę. Zobaczymy gdzieś tam wejdzie. Słychać na meczetu. Nawołują. Tak. Nawołują. A my postaramy się napić tam na całą górę. Pokaż mnie. Ciebie? Siemanko. Siemanko. A ja Szymon. Podejście jest ciężkie, ale może część grupy już się wykrusza powoli. Nie dadzą rady. Ale my damy radę. Tak mi się wydaje. Chciałbym najpierw wejść na górę. Zobaczcie tam na górze. Słuchajcie widzowie, nikt jeszcze chyba tutaj nie wszedł, ale my chodź z tej strony bardziej, żebyś nie spadł tutaj, po tej stronie idź. Ciężko się idzie. Ciężko się idzie. Ale damy radę. Damy radę. O, tu już ładnie widać. Ej, chyba było. Tu już ładnie widać. Rzeka Neretwa. Tam widać Chorwację nawet. Fajne mają dachówki. Z kawałków betonów. To są płyty betonowe, podejrzewam. Nie jak typowo ceramiczna dachówka, tylko beton. Już tam widać. Tam się ciągnie jeszcze. Ale my idziemy teraz tu, na tą wieżę wejdziemy, zobaczymy. To mamy pierwszy punkt jakiś, o. Tam jest meczet, dzwonnica, rzeka Neretwa, Neretwa, nie wiem. Grupa się wykruszyła. Grupa się wykruszyła, część osób idzie jeszcze. Ciepło jest, nie mogę powiedzieć, dlatego idę zobaczyć, czy idą, czy nie idą. A, nie wiem, o, ładny, ja idę tu zobaczę pierwszy. Zobaczymy się z tej strony. Tam są ludzie. O, widać ładnie rzekę. I ładnie miasto. O. Ole tu wysoko, ja cię sunę. Bardzo wysoko tu jest. I wszystko w kanionie takim fajnym. No ta rzeka płciutka. Jeszcze. Patrzymy tutaj co z tej strony. O, a
tutaj mamy, tak jak mówiłem, dachówki. Dachówki są z płyt betonowych. Nie jest dachówka ceramiczna, bo to jest tak zrobili. To jest całe miasteczko. Tu zobaczę, co tu się dzieje. Zostań tam. Na tą wieżę, czy da się wejść dalej? Dzisiaj nie da wyjść dalej. To są te wszystkie widoki. O kurde. Powiem wam, że tam można wejść, ale jestem pełen obaw. I tam nie wchodzę. Tam nie wchodzę. Czy wejść? Nie ma zbyt jak. Nie, nie będę wchodził. Schodzimy. Jednak lęki wysokości swoje robią. A tu jest bardzo, bardzo wysoko. Dobra. Zaliczone. To co chciałem zobaczyć, zobaczyłem. Można zejść. Idziemy, zjemy coś sobie. To są ruiny tej budowli. Jeszcze widać okna, gdzie były. Tu mamy meczet, wchodzimy do meczetu, zobaczymy. No i jesteśmy. O, ale tu konstrukcja do góry. Jak duży piec od pizzy. Pierwszy raz jestem w meczecie. Tutaj cicho, żeby dywany miękkie. Wieczorne widoki. Tam jest bodajże miejscowość Gradać. A nie wiem, czy na kamerze będzie widać. Tam jest. Bo schodzimy tutaj koło kempingu na tą stronę plaży podać. A tam jest chyba już Gradać. Ładnie widać. Idziemy, zobaczymy, jak tutaj życie wieczorne jest. Zobaczymy, z tej strony jeszcze nie byliśmy. Znaczy byliśmy w ciągu dnia. Mamy różne restauracje, plaże i ładne widoki na półwysep. W nocy ci nie widać. Idziemy się gdzieś. Poszukamy. Zobaczcie, pokażę wam coś tu ciekawego. Zejdę na dół. Zobaczcie, co tam jest. Jakieś płomienie na tym, na wodzie. Nie wiem, czy to jakiś rytuał, czy co. Nie mam pojęcia. A podpalili to. Lampiony są, nie wiem, co to będzie. Powiem wam, że z tej strony fajnie jest. Tam cały półwysep jest plejesiać. Tu jest Gradać miejscowość. A to, co jest, nie mam pojęcia, co to jest, co tu zrobili. Na wodzie podpalili jakieś lampiony, czy co? Jak wiecie, co to jest, to napiszcie w komentarzach, o co chodzi. Na wodzie płomienie jakieś takie. A my jemy, to jesteśmy w restauracji, przyjdziemy na kolację sobie, jemy w restauracji, to się nazywa ona, poczekajcie, zaraz wam powiem. Mendy. Restaurant Mendy. Piliśmy sobie pizzę, spaghetti i frytki akurat także, nic takiego specjalnego. Ale podobno jest dobre jedzenie, no i zobaczymy. Wracamy po kolacji, nie wiem, czy będzie widać. Zjedliśmy naprawdę dobrą pizzę, dobre kalmary, tuńczyka. Smaczne, bardzo smaczne jedzenie. A w podziękowaniu za dobre posiłki dostaliśmy jeszcze po kieliszku raki od gospodarza. Także bardzo fajne, bardzo smaczne było. Także można polecić tą restaurację. Dobra, teraz idziemy, mamy godzinę. Godzinę w pół do 11, wracamy. No, brygada jeszcze, ile ADHD jakie mają, zobaczcie. No. Dzieciaki to dzieciaki, są wytrzymałe. Idziemy powoli do naszego apartamentu. I tak kończymy dzisiejszy dzień.